Cześć, siemanko, z tej strony Raszok, witam z kolejnym horrorku. Dzisiaj zagramy sobie trochę większy tytuł niż ostatnie indyki. No trochę na odcinku będzie z tej serii, albo zrobię longplaya, zobaczymy jak to będzie w postprodukcji. Jeszcze nie jestem pewien jak to chcę zrobić, bo to będzie dość długa gra, bo mamy jakby nie było dwa scenariusze. Więc zobaczymy jak z tym się uwiniemy. Nie wiem ile tu rozdziałów jest, więc ciężko mi powiedzieć, czy tu są w ogóle jakieś rozdziały. Zobaczymy jak z tym będzie. Mam nadzieję, że Lon będzie fajny. Nie grałem w starego Lona już ponad 20 lat. No dość sporo niż 20, nawet 22 lata bym powiedział. Więc zobaczymy jak z tym będzie. I czy będzie dość spoko. Więc zaczynajmy i zobaczmy jak to się prezentuje. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned a letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Yeah, here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Hello? It's so quiet. Where is everyone? It's a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. No dobra, jesteśmy w grze, rozdział pierwszy.
Gramy oczywiście Emily pierwszy, jakby nasz playthrough. Zobaczymy, jak nią pójdzie. Później zagramy sobie drugą postacią. Tak czy siak, znajdź sposoby dostać się do wnętrza domu. Okej. Teraz sterowanie tylko muszę ogarnąć. Okej, pukawkę mamy już. Oczywiście jest okej. Tu nic nie mamy pod ten. Spację mamy dodge. Okej, czy są dodge, okej. Skradanie jest, oczy. Będą robić takie skradania pewnie. Pod taby mamy przybliżenie jakieś takie dziwne. Pod shiftem bieganie. A jak schować broń? Aha, po prostu. Jedynka. Dobra, mamy coś tutaj. Nie, jakaś latarka czy coś? Chyba nie mamy. Nie działa. Chyba nie mamy latarki. Nie wiem, czy coś tu będzie w ogóle. Czy to jest sens w ogóle chodzić i szukać? O! A jest latarka, dobra. Teraz chyba mamy. No, latarka. Klucz. Pała ma latarkę. No, widać ją? Oj, widać nawet. Taki szczegół, ale fajnie, że widać. Czuło się bez celowania trochę za szybko, ale jakoś tam przyzwyczaję się. Chyba baterii nie mamy w latarce. Kurasy. Między drzwi. Cyk. Otwarte. Easy. Wydaje się, że nie będzie żadnych przeciwników jeszcze chyba. O, amunicja do pistoletu, nice. Możemy zgasić chyba. O, coś tu było, widzieliście? Coś tu było w tym beczce rozwalonej. Jest animacja schodzenia po tych schodach? Jest. To plus jeden. Coś jest. Bolt cuttersy będą potrzebne pewnie jakieś. Wow, wow, wow. Nie, klatki spadają czasami. Tak to spoko chodzi giereczka. No bo nic nie ma. Jest jakiś zmysł na przykład wykrywania czy coś? Nie. No bo nic nie będzie, co? Tu coś jest. Co to jest? Tam leży. Okej. Dobra, idziemy do środka. A mamy mapę jakąś? Nie mamy chyba. Na razie. Będę jakaś mapa musi być. Kruk, ale drzewo. Tu jest jakieś zajście. Zamknięte drzwi. Okej, czy tutaj nie przejdziemy też? Klucz do klucz gospodyni. Opisu żadnego klucz nie ma. Tu drzewo chyba w ogóle nic nie ma też. Przejdę tylko zobaczyć. Nie wiem jak daleko muszę być od tyki temu, że mi to wykrywało, ale chyba coś z tego, z daleka. Aha. Dobra, mamy tu przejście i tu mamy przejście. Dużo drzwi jest. Tu nie można przejść. Tu coś leży. Trunek. Wódę mamy. A tutaj wejść nie mogę. A jak ja mam użyć? A dobra, może później tutorial mi powie. Znajdź drzwi wejściowe i wpuść detektywa Cambriego do środka. Cambriego, przepraszam. Okej, okay, bierzemy. Jeszcze? Zanim pójdę dalej, to przeszukam dokładnie, nie? Może coś tutaj będzie jeszcze. O! Rodzina Biblia, otwórz. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of
dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Batiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gri-gri. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all... Okej. Okay. Czyli mamy Biblię. Wspomnienia prawdopodobnie. Z panem Hartwoodem, przepraszam, mogę się wysłowić. Nie wiem, czy to burza, czy coś chodzi na górze. Ja dostaję po jednym pocisku z tych paczek. Przypominam, że gram na najwyższym poziomie oczywiście, no bo jakby nie było to survival horror jest, no to inny poziom nie wchodzi w grę w ogóle. Dwa naboje dostałem. Kolejne dwa naboje, ale łatwo. Kolejne naboje. Jezu, ale naboi mam. 17 pocisków. Co ja zrobię z nimi? Ale jak są dobrze, to w sumie będę unikał. Postaram się unikać. Czekajcie, bo mamy tu przejście i mamy tam przejście. Sprawdźmy na razie ten pokój. Jakiś F5 tutaj jest? Nie. A to jest otwarte. A to rzeźnia jest. Co to jest? Rzutka na szczury. Dobrze. Okej, czy to nie są związane z tymi? Nie są kluczowe, ale nagrodę dostaniemy, jak zbierzemy. Aha, i niektóre są u Cambiego, niektóre są Cambiego, a niektóre Emily, rozumiem. Okej. Dobrze wiedzieć. Jeszcze jest? A, mogę zamknąć po prostu. Dobra, mamy tu przejście, tu. Pójdźmy zobaczyć, co jest tu. Tak pewnie zamknięte będzie, znając moje szczęście. Albo będzie otwarte. Czekajcie. Tak, tu jakieś duże pomieszczenie jest. Pójdźmy zobaczyć, co jest tu. No wszystko jest otwarte. Dywersja. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been complete. Ozdobna płytka jakaś tak dalej. Okej, coś jest z tym. That doesn't look safe. Brakuje mi tego, nie? Muszę jakąś płytkę znaleźć, tu układanka jest. No tu nie przejdę, nie? No bo pewnie obrażenia dostanę, więc nawet nie próbuję. To wszystko jest otwarte. Dobra, czekajcie. Na razie tą piwnicę przeszukajmy. Zobaczmy, co jest tu na dole jeszcze. No dość jasno jest, nie trzeba latarki. Co to jest? Bilet tramwajowy. Aha, to są te niezwiązane z fabułą. Znaczy niekluczowe przedmioty. Amunicja. Ammunition. Okay. Nie mamy klucza tutaj. Więc tutaj nic nie zrobimy, no więc idziemy na górę teraz. Musimy znaleźć płytkę i musimy klucz jakiś znaleźć, żeby otworzyć tą kratę, nie? Więc na razie idźmy na górę, zobaczmy, co jest. Musimy tego detektywa wpuścić. Tu zamknięte jest. Naprawdę tu żadnej mapy nie ma? Dochodzenie. Surprised by her own reckless decision. Jest mapa, właśnie.
Aha, nie mam teraz po prostu mapy jeszcze chyba. Jest otwarte. Nic? Nie zawsze itemy są w środku, jak się otwiera, dobra. To jest główna ta? Nie, to wejście? Chyba nie. To zamknięte. Gdzie są ludzie? Mapa! Nice, mamy mapę. Co tu mamy? Pozycja gracza, zagadek gotowe do rozwiązania. Zbadane. O, to mi się podoba, że pokazuje na przykład co mam ukończone. Czyli tutaj mam poukończone wszystko. Schody do tego, WC. Okej, okay, do odblokowania. Zamknięte. Fajna tam, legenda jest. Klucz do werandy. Mapa jest pod którym? Okej, mapa pod jakimś dziwnym przyciskiem chyba jest. Albo w ogóle nie, chyba tutaj. Nie wiem, tak będę tak spoglądał. O, tu możemy otworzyć pomieszczenie, już widzę. Czyli pokazuje, do czego klucz też jest. A ten nie będzie pasował tutaj. I co pokazało mi teraz na przykład tutaj sprzęt do... Nie, nie pokazało. Dużo leczenia jest. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty. Okej, czy to są jakieś tam leki miała dostarczyć i dzisiaj klucz zaginął w wielkim gabinecie, coś takiego i teraz... My musimy tam chyba pójść, by to znaleźć, prawdopodobnie. A. Czyli nie ma przycisku, tylko ja muszę... przytrzyma i... Dobra. Okej, czy tak mapa działa? Nie mogli po prostu pod M dać, tym bardziej, że pod M nic nie ma. Pasuje? Nice. A ten klucz jeszcze mam, czy to już jest jednorazówka? Jednorazówka to jest. O, to jest tu. Dobra, może nie, nie wiem, czy tu może upaść, tak? Może nie będę ryzykował. Gdzie my jesteśmy? I tu jesteśmy. Tu jest zamknięte. Na razie spokojnie chodzimy sobie po wielkim domu. O, scenka. Wait, don't. Excuse me? Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. McCarthy, what are you doing? I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Who are you people? What are you doing here? I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fay Dodo? Go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Dracetto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No, he won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Fine, I'll ask him. Wait here and don't touch anything. Do you want to see Jeremy's room? Can you show us? Follow me.
Thank you. Strange kid. Let's look around, see what we can find. I ogólnie wychodzi, że... Dziwni są ci ludzie jacyś. W ogóle nikogo nie było, nagle chłop przybył gdzieś skądś. Okej, zagadka jakaś. Mogę z nim pogadać teraz? Jeden? Mogę. What kind of stuff are we looking for? I've never been part of an investigation before. Letters, diaries, receipts, all sorts of notes. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakiś dialog będzie dłuższy, będę mógł wybierać coś, ale okej. Okay. Mamy zamknięte kufę. Wszystko jest zamknięte, dosłownie wszystko. Wszędzie klucze potrzebne. Poszlaka. The dark man stands opaque at the threshold of my room. Counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish... So that I could rest my... Ja będę skipował, bo to za długie jest, żeby czytać, tylko ten właśnie na biało teksty, które są najważniejsze z tego co widzę, będę więcej przeczytał. To są w ogóle wspomnienia tego właśnie chyba naszego wuja. To my jesteśmy w jego pokoju, więc na pewno są jego wspomnienia. Sanitariusze, gospodynia, nawet pacjenci są wszyscy są obłąkani. O, to są wszyscy wyski na tym zdjęciu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób tutaj jest. Chyba, że po środku to jest ten właśnie nasz wuj, ale chyba nie. O, czekajcie, bo to w ogóle te obrazki, nie? No jest ten dom. A tu są jakieś wskazówki, pewnie do puzli. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Dobrze, to trzeba będzie ogarnąć, bo to będzie potrzebne prawdopodobnie. Płytka. Nice. Malowana drewniana płytka. Motyw sugeruje, że jest ona częścią większego obrazu. To może być ta płytka albo tu, albo do tej piwnicy tam, co wtedy byliśmy. Ale zgaduję, że będzie bardziej tutaj na razie, nie? Tak jest. Prosto. Easy. Have you ever seen anything like this? Looks like a talisman. You mean like this one? Can you find me a knife to cut the canvas? I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. I found this tube as well. Should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood? Emily? I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this.
Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did... Oho. Chyba gdzieś trafiliśmy indziej już. Ten obraz w ogóle, nie? Jakby wciągał ją owo. Gdzieś. O, nagle jesteśmy gdzieś w ogóle. Na dzikim zachodzie pewnie. Nie, dobra. Może nie taki dziki. W jakimś mieście nagle jesteśmy. Teleportacja. Price sklep na rogu. Tutaj mogą być już jakieś przeciwnicy pewnie, nie? Ale te rzeczy tutaj dalej są. Cztery naboje. A mapa się zmieniła? Mapa ci się tu nie przyda. Aha. No nie mogę przeszukać, ale pójdziemy tutaj zobaczyć co jeszcze jest. Aha, tu nic nie ma. No nie gadaj. Jezu, się bałem, że się zbugowałem. A tu jest chłop jakiś. Ożysz mordę! A ten biegnie w ogóle gdzieś. Może ja z nimi nie walczę, składa amunicji. Muszę z nimi walczyć? A tego drugiego się nie spodziewałem. Co to jest? Rzucać wrogów, zwrócenie wagi. Co tu jest? Trunek, dobra, pełno. Dobra, git, udało się. Co jest? Emily? Is that you? A ten co? Batiste? How'd you get here? I was back at Dorsetto. Looking for my uncle Jeremy? Jeremy's your uncle? I didn't know. Why would you? You're still working at Dorsetto? Yeah, both me and Lotta stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotta, don't you? What happened, Batiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Cause these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Dorsetto? I'm not safe here. True words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him. Ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look.
Stay safe, miss. Nie chodzi, to się dziwa trzęsie, nie? Czy on mnie ogólnie zna wszystko i tak dalej, nie? Dobry klucz, znajdujemy trzy klucze. Jeden otwiera drzwi do pokoju panny Jackson w dzielnicy francuskiej. Pozostałe dwa to klucze do Dersetto. Jeden do gabinetu recepcjonisty i jeden do biblioteki. Ok, ok. Dobra. Czyli można z nimi nie walczyć, może ich unikać. Mogę sam pogadać jeszcze? Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. Czyli jakby jesteśmy w jego głowie w sumie, nie? Są klątwę jakąś. Co to jest? Zakonserwowany gad. Ok. Nic? O, zawiodłem się. Dobra, wyciągnijmy broń, bo to cholera wie. No to musimy wyjść teraz, nie? Oni tam siedzą przecież na tym. Nie wiem, jak się używać apteczek. Mapy nie mam, nie? Mapa mi się nie przyda niby. Pełno. A jak ja się używa? Jak ja mam się uleczyć? Aha, pod G jest, dobra. Tu gdzieś mam iść? O, tam jest. Hop. Nic nie ma. Rurka, broń! Let's fucking go! O, czyż, kurde! O jest, dziwne bicie jest pod F. Żyje? Nie żyje. Pod F jest uderzanie, nie? Pod F. Ale dziwny kombat jest. A rurka już padła. Jeszcze mogę go... Przedmioty może rzucać we wrogów, jedno zwrócenie uwagi. O. Jakąś staminę masz? Ale mgła. Ja mam iść. Bo muszę iść tam, gdzie on jest. Jest tu coś do rzucania? Tam siedzi? No. Nie wiem, czy on to słyszał, czy nie? O nie. Czym ty kuźwa jesteś? Gdzie ty masz oczy? Gdzie ty masz dupę? Gdzie ty masz... Ściana się patrzy, nie? Nie obracaj się, nie obracaj się teraz. On się chyba zbagował. Niby mogę go strzelać do niego i tak dalej, szkoda mu nic, wiecie, o co chodzi, nie?
Ja jestem z tych, że no w survivalach horrorów siekiera sobie zostawiam jak najwięcej amunicji i tak dalej. Wychowany na rezydentach, to wiecie. W rezydentach zawsze było mało amunicji. Dobra, git, siekierka jest. Też na kucaka, bo wiadomo, czy oni tu siedzą. Co to jest? Amo. Na górze jest. Jeszcze światło widzą. Oho! Leżeć w obroni. I po siekierkę. Siekierka była, już nie ma. Bardzo jest... bardzo jest dziwny ten kombat, szczerze wam powiem. Co? Pełne już te mam? To 20 można mieć maksymalnie, ale lipa. Za dużo tego, oszczędzam. Żartuję, że tu jest drugi. Wow, wow, wow. No biegnij. Dobra, aim raszak. Mówiłem coś o amunicji, nie? Dlatego na przykład oszczędzałem tą amunicję wcześniej. Ale dużego damage'a nie mają. Tak oberwałem tam raz, ale... dawałem się, jeszcze więcej stracę. Teraz mamy już miejsce na amunicję. Nie spodziewałem się, że drugi tam jest śmierdziel. Duże nic nie dają. O. W sumie chyba to była wymuszona walka już taka. Co to jest? Nie związany z niczym. Znajdźka. Czy chyba nie, bo jak tu było do odwrócenia uwagi, to pewnie trzeba było wyczuć. I w odpowiednim momencie pewnie wylecieć. O! Ten talizman jest chyba. O. Poszlaka. Stary talizman, który zyskał swój obecny wygląd na przestrzeni wieków. Wygrawerowane cyfry mają prawdopodobnie nie więcej niż 100 lat, choć podstawa może pochodzić ze starożytności. Wypolerowany czarny kamień słoneczny po środku ma szklane wykończenie i momentami wydaje się skrywać w środku obraz. Okej. Okay. Dajcie to zanim. Użyć talizmanu wrócić. Aha, czy ten talizman, tak jak mówił ten chłop, wykorzystujemy, żeby wrócić. Żeby wrócić do Dersetto. Ale to zaraz, zobaczmy. A tu nie mogę otworzyć. Nawet nie ma interakcji. Już nie ma. 853 tam było, nie? Not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes.
Tam 853, bo odwrotnie to było. Czekaj, muszę zobaczyć, bo już nie pamiętam. Notatnik? Tak, to było. I tu było 358. 358. Jesteśmy. Czy będziemy musieli wykorzystywać, żeby coś się przenosić, nie? Czy odpowiednio będziemy musieli cyfry mieć? I co, jesteśmy w Dersetu już? Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonnière? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually, especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. In the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up.